Koniec tego lenienia się w domu. Jedziemy na plażę. Mniej więcej od 2 dni obserwujemy dużo takich kawałków papieru, jakby spalonych, coś co spada z nieba. Filipińczycy niestety palą śmieci na potęgę metodami domowymi, po prostu palą je u siebie. No w każdym razie właściciel naszego miejsca powiedział, że to normalne i nie ma co się przejmować. Jedziemy na drugą stronę Palawanu, do najbliższej plaży od Puerto Princesa, można powiedzieć. Będziemy tam za niecałe 40 minut, chwilkę po 15 dojedziemy. Wyjechalibyśmy znacznie wcześniej, ale o 10 wyłączyli prąd i włączyli go dopiero o 12.30, a bez prądu nie ma kawy, a bez kawy nie ma życia. Prąd w mieście wyłączają, no powiedziałbym, co 2-3 dni. Czasami ostrzegają, ale najczęściej nie ostrzegają o tym, tylko po prostu wyłączają i post factum wrzucają, kulturka, informacje na ten temat, tak jak te tutaj, którą widzicie. Czyli, że prąd wyłączyliśmy o tej godzinie i nie działa od tej, ale o tej go włączymy. No i spoko, przynajmniej wiadomo, kiedy włączę. Sporo się ostatnio niestety dzieje w kwestii koronawirusa tutaj i na przykład wczoraj ogłoszono, że od dzisiaj jest ECQ, czyli Enhanced Community Quarantine. Coś, co było w Port Barton ostatnio rok temu. Podano nawet barangaje, które będą tym objęte. Jest to większość miasta Puerto Princesa. I wygląda to trochę mrocznie, w sensie, że naprawdę będzie ostra kwarantanna. Ale z tego, co powiedzieli nam właściciele domu, który wynajmujemy, nic się takiego nie dzieje, nawet centra handlowe są otwarte, wszystkie biznesy są otwarte. Prawdopodobnie jest tak, że wprowadzą to z opóźnieniem i ten mrok lockdownu jednak na nas spadnie, ale jeszcze się to nie wydarzyło, więc cieszmy się ostatkami wolności. Co gorsza, na poniedziałek przewidziane jest jakieś orędzie prezydenta Duterte, no i raczej nie sądzę, że będzie mowa o tym, że koronawirus zniknął i mamy luzik, tylko będzie to na temat jakichś restrykcji, które chcą wprowadzić, no ale zobaczymy, tego nie wiem. Świecę się bardzo, bo już zapodałem krem. Mimo tego, że są chmury, liczymy na to, że może będzie tam słońce po drugiej stronie Palawanu. Zobaczymy. Jedziemy i właśnie za chwilę skręcimy z tej głównej drogi, z highwayu, w boczną i może coś mi się uda ciekawego nagrać i wam pokazać. W momencie, gdy chciałem nagrywać klipy, troszeczkę się rozpadało. Taka pora sucha w tym roku. Gadałem dzisiaj zresztą z Donem, właścicielem miejsca, gdzie mieszkamy, i on powiedział mi, że normalnie od stycznia raczej jest więcej słońca niż deszczu, ale 2021 jest wyjątkiem. Zresztą pokazywał mi nawet drzewa mango, normalnie ich owoce mango o tej porze roku już są dojrzałe, w tym roku nie mogą dojrzeć, bo jest za mało słońca i za dużo deszczu. Zdecydowaliśmy, że jedziemy, nawet jeżeli będzie padać, to się spróbujemy wykąpać, trudno się mówi, raz się żyje. Nie będzie nam pieprzona pogoda mówić, co mamy robić. Droga zmieniła nam się w taką trochę offroadową, ale bez przesady, po prostu nie ma asfaltu, jest w miarę równo. Tu macie taki typowy domek filipiński na palach. Jedziemy dalej i po chwili znowu droga się pojawia. Ale nie na długo, wystarczyło. Tu jest jakiś objazd. Wygląda to w ten sposób, więc Igna zarzuciła napęd na 4 koła. Nie, no tutaj to by spokojnie człowiek przyjechał na 2. To taki strumyczek sobie po prostu płynie. I tyle. Pewnie płynie dlatego, że padało. Jak jest sucho, jak nie pada, to pewnie go nie ma nawet. No i dobra, zatrzymaliśmy się, tam jest daleko morze, do którego jedziemy, ale chcę wam pokazać to, co mijamy tutaj. Tutaj jaką chatkę w ogóle ktoś ma. No a tam jest też piękna plaża, która musi naprawdę pięknie wyglądać, gdy jest słońce. A tak to wygląda teraz. Kurzeczka sobie płynie do wody. Kiepsko to wygląda wszystko bez słońca. Przyjechaliśmy stąd, mieliśmy przyjechać tam, ale uznaliśmy, że nie ma tam nic ciekawego. No przynajmniej przy tej pogodzie plaża nie prowokuje. No, nie prowoka, to po hiszpańsku, sorry, że nie zachęca, o w ten sposób. I jedziemy sobie dalej tutaj. I tu już jest tak bardziej native. W sensie, że mniej cywilizacji tu jest znacznie. Zatrzymaliśmy się na takim mostku i zobaczcie. Całkowicie wyschnięta rzeka. Nie ma nic wody. Mijamy jakiś ciężki sprzęt. Przed chwilą widzieliśmy taką dziewczynkę, no wyglądała na 14 lat i była w ciąży. No dobra, dojechaliśmy do takiego miejsca. Wszystkie plaże były pozamykane po drodze, ale widzimy, że tutaj jest coś takiego. Nie jest to może najpiękniejsza plaża, ale prowadzi do niej ścieżka. Więc spróbujemy tam pójść. Trochę grzmi, więc przygoda się robi ciekawsza. Chcieliśmy zapytać ludzi, którzy tu mieszkają, czy możemy pójść tamtą ścieżynką, ale nie widać nikogo. Wołamy, ale nie ma nikogo, więc po prostu idziemy.
Dobra, ta misja jednak nie ma sensu, droga prowadzi tam, może jest tam. Zamiast łazić po tych chaszczach, odpalmy drona i zobaczmy, jak to wygląda z nieba. Po wypuszczeniu w niebo szpiega w postaci drona zobaczyliśmy, że z tej pięknej plaży, która nam się spodobała na ekranie telefonu, gdy lataliśmy dronem, jest być może dróżka prowadząca do głównej drogi, którą będziemy jechać. Wypatrzyliśmy więc na ekranie drona pięknie kwitnące na biało drzewo, od którego być może da radę zejść. To jest to drzewo i faktycznie jest tutaj ścieżka, która tam prowadzi, ale to wszystko jest ogrodzone. Jest tak ogrodzone, żeby przypadkiem nie przyszło ci do głowy przekraczać tego raczej. Obejdziemy się więc tylko smaczkiem, ale strata nie jest aż tak duża, bo nie ma słońca. Choć i tak wygląda to pięknie. No przepięknie to wygląda, doprawdy. Wyobrażam sobie, jak muszą wyglądać te lazurki w pełnym słońcu, a tam na horyzoncie widać też deszcz. Zatrzymaliśmy się, bo przed chwilą widzieliśmy tutaj małpy. Ale już uciekły, jak nas zobaczyły. Seven? No, ya no se ven. Pero puedes confirmar que pasó una por el camino, para que no digan que soy un mentiroso? Yo confirmo que Bartek es un mentiroso. Pero no en este momento. No en ese caso. En el momento de los monos. No, sí, es verdad, pasó uno. Pero creo que los demás iban a pasar, pero se retrocedieron. Y estaban como cinco allá. Sí, como ¿Qué tal el clima? Me estoy echando bloqueador solar. Taką mamy pogodę, jak bez planu chcę nagrać plażę. No ale dobra, mówiłem, że to nas nie powstrzyma, więc idziemy. ¿Qué tal? Vamos a poner la carpa aquí, ¿ok? Sí. Para protegernos del sol. Necesitamos. Es un paraíso. Sí, es un paraíso. Está frío. Wow, frío. Czyli pewnie ma jakieś 27 stopni tutaj woda, bo mniej nie miewa. Oh, fuck! O, mordę! Mira, qué rápido se mueve la luz. Sí, eso es que dije. ¿Lo que dijiste? Sí. ¡Nuestras cholas! Ah. No veo nada. Ok, spadamy, bo nie chciałbym, żeby były newsy później. Że polski vloger zginął od uderzenia pioruna na Filipinach. Nie był to najbardziej udany dzień na plaży, ale się nie poddaliśmy i nogi w morzu zamoczyliśmy. Hola. To jest chyba tak w ogóle część tego niżu pogodowego, który spowoduje ten tajfun, który do nas leci. Tak mi się wydaje, ale nie wiem. No ale wieje. Nie jakoś bardzo ostro, ale zobaczcie. Difícil. Dobra, lecimy do miasta. Plaży nie będzie więcej. Z tym wiatrem od strony morza leci deszcz. Nie wiem, czy to widać na tym filmie teraz. Ale zacina tak od lewej strony trochę. No, nieprzyjemniej. Dużo wody.
do domu. Dojechaliśmy do autostrady Palaweńskiej. Jedziemy do Puerto Princesa. Dojechaliśmy do miasta, jest godzina mniej więcej 18:40 teraz. Przez jeszcze godzinę, 20 minut tylko teoretycznie można być na ulicy. W związku z tym, że jest po prostu godzina policyjna od godziny 20. Jest to wprowadzone niedawno i ma obowiązywać przez 2 tygodnie. No cóż, czasem bywa tak, że nie uda się wyprawa na plażę. Teraz było właśnie w ten sposób. Zobaczcie, koleś ma tutaj Bart Diesel napisane na tricyklu swoim. Bart Diesel. Tak więc tak, no czasami jest tak, że pogoda nie sprzyja. Ostatnio jest tak coraz częściej w tym roku. Teraz jest w ogóle dziwnie, z tego co widziałem u was w Polsce, to znaczy u tych z was, którzy są w Polsce, bo część mieszka za granicą. Do niedawna był śnieg, tak więc powiedzonko, że kwiecień plecień, bo przeplada trochę zimy, trochę lata, ma mniej w tym roku sensu, dlatego że tego lata jest naprawdę niewiele z tego co obserwuję pogodę. Obserwuję, bo lubię po prostu porównywać pogodę w różnych miejscach na świecie. I z tych obserwacji wynikło m.in., że w Wyoming pod koniec kwietnia ma być naprawdę mroźno jeszcze, nawet do minus 14 stopni, z tego co mi apka podpowiedziała. Mamy naprawdę dziwny rok, podobno króluje La Niña, czyli że w tropikach, tu gdzie jesteśmy, jest bardziej wilgotno, bardziej deszczowo. W związku z czym nie istnieje w tym roku coś takiego jak typowa pora sucha i trzeba po prostu liczyć na szczęście i przybywać blisko plaży i gdy będzie słonecznie, to do niej wyskoczyć, co na pewno zrobimy w przyszłości. Jeszcze jedna rzecz, do której chciałem nawiązać. Coś tam wspomniałem wcześniej o tym, że widzieliśmy taką bardzo młodą dziewczynę, by nie powiedzieć dziewczynkę w ciąży. ¿Cuántos años tenía la niña que la viste embarazada? Podría tener como 14-15 años. Aunque ellas a veces parecen así, podría tener 18. Pero su cara era muy... muy niña. Se veía. Chiquitita i mój niña, mój niña. Podobno napalowanie jest jeden z największych współczynników ciąży wśród nastoletnich osób. Ogólnie na Filipinach jest to też pewnego rodzaju plaga, zwłaszcza jeżeli chodzi o wioski. Absolutnie nie mam na myśli miast takich jak Manila, Cebu czy jakiekolwiek nawet mniejsze miasteczko. Okej, trzeba iść coś zjeść, dlatego że się robi coraz później. Mamy jeszcze godzinę na zjedzenie czegoś. Mimo tego, że niby godzina policyjna jest od 20, to restauracje już nie przyjmują raczej żadnych zamówień po 19, więc trzeba tam być przed 19 najlepiej. A że 19 dochodzi, to lecimy. Zobaczcie, panowie tutaj wycinają drzewa. Drzewa ścięte już są na dole. Oni wycinają te gałęzie dlatego, że tam są kable. Tego może za dobrze nie widać, ale te kable, te gałęzie już całkowicie je przykryły. Te kable normalnie napędzone są. Słuchajcie, a tak a propos tych kabli właśnie, których tutaj jest mnóstwo, bo każdy dom, każdy biznes ma swój oddzielny kabel, który ciągnie. Z czego to wynika, że w państwach takich jak Polska, kraje bardziej cywilizowane, my mamy po jednym kablu do danego budynku i ten kabel nie ciągnie się gdzieś tam z jakiejś centrali, tylko podłączamy się do innego budynku, a oni z kolei ciągną chyba każdy swój oddzielny kabel. Powiedzcie, dajcie znaka ci z was, którzy mieszkają w Azji, mają doświadczenie albo znają się na elektryce. Ja do takich osób niestety nie należę, bo z elektryką nic wspólnego nie mam i nic o tym nie wiem. Natomiast czy wynika to z tego, że oni sobie nie ufają i każdy ma oddzielny kabel, bo uszukiwaliby na licznikach? Czy po prostu mają strasznie prymitywny system i tutaj crab mentality wychodzi? Crab mentality to jest coś, co Filipińczycy o sobie mówią sami, że to mają. Czyli, że nie współpracują ze sobą, tylko na przykład jeżeli ktoś może coś zyskać, to wejdzie po plecach tego, który jest przed nim, żeby tylko wyjść i zdobyć pożywienie, tak jak kraby podobno robią. Nie wiem, czy tak jest, no ale tak słyszałem. No i teoretycznie właśnie te kable mogły mieć coś z crab mentality, z mentalnością kraba wspólnego. A my teraz idziemy coś zjeść,
bo kończy się czas, jak w grze komputerowej. Kończy się czas dzisiejszego dnia. A my jesteśmy dzisiaj w restauracji takiej, można powiedzieć, trochę tajskiej, trochę japońskiej. I czekamy na jedzenie. Miejscówkę tę lubimy, dlatego że jest tu przepyszny ramen, jest też sushi, są też tajskie dania, no to jest taki trochę miks na temat kuchni azjatyckiej, ale przy kuchni filipińskiej, na temat której już narzekałem wiele razy, jest to coś, jest to naprawdę coś i jest dosyć niedrogo, są tu całkiem znośne ceny, nic dziwnego, z drugiej strony jest to całkowicie pusto, nie mają w ogóle klientów. Myślę, że lokal ten był planowany raczej na lepsze czasy sprzed pandemii światowej. To jest jeden z przepysznych ramenów, tutaj jest drugi, zabieramy się do jedzenia. Jesteśmy dzisiaj w takiej restauracji, można powiedzieć, trochę tajskiej. Aj. A my jesteśmy dzisiaj w restauracji takiej...